Cześć, to jest Faryl i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, przetestowaliśmy sobie nową remodelowaną Penny, sprawdziliśmy jej gadżety oraz star powery, sprawdziliśmy wszystkie nowe skiny, więc w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, czas, aby przetestować nowego chromatycznego zadymiarza, który nazywa się Otis i poznacie przy okazji jeszcze jego przyjaciółkę. W tym tygodniu jest naprawdę mega upał, więc nagrywam tylko po jednym odcinku dziennie z samego rana, więc jeżeli wy też zdychacie przez upał, no to zostawcie łapeczkę w górę i możecie napisać w komentarzu, ile u was dzisiaj jest stopni. Dzisiaj, moi kochani, na moim drugim kanale, który nazywa się Farelski, wlatuje przekozacki film, gdzie przez cały dzień chodziłem w cementowych butach. Każdy but ważył po 12 kilo. Wbijajcie, aby zobaczyć ten film. Też możecie wbić do mojego TikToka. Tam pokazałem, jak budowałem te buty. Wszystkie linki macie w opisie. Teraz chciałem ogłosić zwycięzcę, który wygrał kod PSC o wartości Megaboxa. Tutaj wam się wyświetla filmik. I pamiętajcie, jak będziecie robili jakieś zakupy w nowym sezonie, nie zapomnijcie użyć kodu Farel, nagrajcie krótki filmik, podeślijcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com. A jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa i musisz sprawdzić swoją skrzynkę pocztową, bo ci go podesłałem. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają mnie bezinteresownie, nie biorą udziału w konkursie. Jesteście kochani, serduszko dla was. A teraz lećmy przetestować nowego Otisa. Tak, moi kochani, prezentuje się nowy zadymiarz Otis. Spójrzcie, jak on komicznie wygląda. Wygląda jak taki podwodny, zmutowany skorpion z takim ogonem, który miał zaraz by kogoś ukuć i wyssać z niego duszę. Nie no, żartuję. On nie jest wcale taki mroczny. Zwłaszcza jego koleżanka rozgwiazda, która za nim cały czas się kryje. Moi drodzy, przeczytajmy sobie co nieco o nowym zadymiarzu. Otis, maszyna zniszczenia. Otis to artysta uliczny. No proszę bardzo. Który żyje w głębinach z kumpelą rozgwiazdą. Cil. Nie wiem, jak to przeczytać, czy to jest kill czy cil. Nazywajmy ją kill. Będzie śmieszniej, będzie bardziej mroczny. Rozgwiazda kill. Nie cil, tylko kill. Wspólnie malują graffiti w całym parku Star. No dobra, moi drodzy, czyli to jest artysta. Jak widzimy, atak na 3 kreski, obrona 2 kreski, przydatność 4 kreski. Coś podobnego jak w przypadku Penny. Statystyki zadymiarza. Punkty życia 3800. Szybkość ruchu normalna. Atak atramentowa sztuka. Otis tryskra atramentem z pistoletu natryskowego. Obrażenia 3×460. Zasięg daleki. Szybkość przeładowania normalna. Super atak to ciche dno morskie. Otis rzuca rozgwiazdą kill, która łapie pierwszego trafionego wroga, uniemożliwiając mu przez chwilę atakowanie. Czyli rozumiem, że jak rzucamy ultimate atak, rozgwiazda się mu na przykład przykleja na twarz i nie może atakować przez 3 sekundy, a my możemy w niego naparzać. Jest to naprawdę mega ciekawa mechanika. Jeszcze nie było żadnej takiej postaci, która potrafiła zatrzymać ataki innego gracza. Zasięg daleki. No, ciekawie się zapowiada, więc wybierzmy sobie na razie tego zadymiarza. No to, moi drodzy, lecimy z pierwszą gierką przedpremierową nowym zadymiarzem. Przypominam, że tego zadymiarza będziecie mogli odblokować z kartetu zadymiarskiego w nowym sezonie. Już za kilka dni. Dobra, mamy tutaj pierwszych oponentów. Okej, trzema kulkami naraz strzelam. Pyk, pyk, porobieni łatwo. Nie sprawdzałem, ile na początku biłem, bo teraz biję po 800 coś i trzy strzały tyle samo zdają damage'a. Tak, wszystkie trzy strzały tak samo biją. Na przykład w przypadku Eve był każdy strzał mocniejszy, nie? Więc ciekawostka taka. Tutaj obijamy, kogo my tutaj mamy. Okej. Jest jakiś oponent, a to Squeak. Nie zabijamy go, bo te boty szybko się tutaj wybijają, więc poczekajmy na niego. Zblokujmy sobie takiego Squeaka. Pyk. Nie trafiam, no pięknie, Farel. Powiem tak, nie jest takie wcale proste trafić chłopa jeszcze tą rozgwiazdą, żeby go zblokować, więc tutaj trzeba będzie, no dobrze grać aimowo. Daję ulta, ja go blokuję teraz. Pyk! Zblokowany, spójrzcie! Rozgwiazda jest na krzaku, widzicie to? Rozgwiazda była też na krzaku, więc nasza rozgwiazda zdradza nam, gdzie jest chłop, który otrzymał stuna tak zwanego. Dobra, Squeak, daj spokój na razie. Daj spokój, Beniu. Dobra, on chyba zginie, bo go ten Lu pokonał, tak. 11 czy tam 10 Lu! Odejdź! Padnę, padnę. Muszę go zblokować. Cofam się, cofam się, cofam się. Muszę mieć żyćko. Musimy go porobić. Patrzcie, jest w krzaku. Odejdź ode mnie, Lu. Trafiam go! Dostał! Ma taką kratkę nad głową i go dojeżdżam! Coś pięknego, czyli będziemy mogli zyskiwać przewagę nad przeciwnikiem po prostu, nawet kiedy mamy mniej power cubesów, bo zablokujemy go na 3 sekundy. Z pewnością jest jakiś star power, który wydłuży ten czas, więc sobie odblokujmy nowe gadżety oraz star powery i teraz sprawdźmy naszego zadymiarza. Mamy już wszystko odblokowane, teraz sobie wybierzmy nowego skina, który będzie dostępny na 70. poziomie. Jest to Faraotis, czyli połączenie Faraona i Otisa. Ciekawe połączenie, fajną ma tą kobrę. Ej, wygląda naprawdę mega mocno. Mam nadzieję, że ma też dodatkowe nowe animacje.
Przeczytajmy sobie teraz o gadżecie. Pierwszy gadżet nazywa się Śpiąca Gwiazda. Następna rozgwiazda pozostaje na ziemi, jeśli nie trafi wroga, czekając bez ruchu, a zbliży się do niej wróg. Czyli coś podobnego jak w przypadku Minbu, tylko że jest to rozgwiazda, która wskoczy i po prostu zatrzyma na chwilę oponenta. Drugi gadżet nazywa się Atramentowa Kałuża. Przy następnym ataku Otis wystrzeliwuje ogromną atramentową kulę, która tworzy kałużę, zadając 810 punktów obrażeń przez 3,8 sekundy. Coś mi się wydaje, że to będzie podobna kałuża jak w przypadku Amber, która rzuca naftą, później ją podpala i pali przeciwników. Więc zobaczmy sobie teraz Star Powery. Szablonowy klej, rozgwiazda Kill, tak ją nazywamy, przypominam, przyciska wroga całą siłą, wydłużając o 33% czas, przez który nie może on atakować. Czyli mamy Star Power, który wydłuża czas działania naszego Ultimate Ataku, więc nice. I drugi Star Power nazywa się Wkłady Atramentowe. Otis wystrzeliwuje teraz 33% więcej kropli atramentu. 33% więcej kropli atramentu, czyli co, będą leciały 4 kulki, załóżmy? No zobaczymy za chwileczkę. Wybierzmy sobie na początku pierwszy Star Power, no i oczywiście pierwszy gadżet. Jedziemy z temacikiem, strzelamy pierw skrzynki. Nie no, 3 krople atramentu wylatują. Myślałem, że będzie wylatowało ich troszeczkę więcej, ale zauważcie, że faktycznie nasz atak jest zmieniony graficznie. Ten Faro Otis od razu wygląda parę razy lepiej od tego podstawowego Otisa nurka głębinowego. Mi mega siada ten skinek. Jest taki fresh, kreseczka siedzi. Wiecie o co chodzi? Dobra, otwieramy sobie kolejną skrzynkę. Przy 6 Power Cube'ach już bijemy po 1100, więc sporo. No i dobra, rzućmy ulti. Okej. Jest zblokowany ten Rico. Piperka jeszcze go podjechała. Chciałbym teraz nabić sobie ulti jeszcze raz, ale użyć gadżetu, że moja rozgwiazda leżała na ziemi i ktoś się w nią wbił. To było coś pięknego. Gadżet i położymy ją tu na ziemię. Hop, patrzcie, leży, ona się w to wbiła, no nie mam pytań. Naprawdę w to wlazła. I ją też porobimy na rozgwiazdę. No chodź wariacie. Pyk, 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 pyk. Ja mam 10 kubów jak coś, moja droga. Po co mi te działko tutaj? O co tu chodziło, bociku mój kochany? Okej, dajemy gadżet. Stawiamy rozgwiazdę, która jest uśpiona, spójrzcie, jest uśpiona i ona wchodzi i teraz robimy jej dojazd. Pach, pach, pach i jej nie ma. To jest normalnie Otis człowiek zasadzka. Zadymiarz zasadzka. Zarąbista kata cieszynka jeszcze jest pocieszna. Jak faraon, o to chodzi chyba, nie? W tym densie. No i oczywiście jego przyjaciółka Kill też się zmieniła. Jest teraz taką pszczółką faraona albo bardziej takim krabąszczem faraona, o. Zmieniamy sobie teraz oczywiście gadżet oraz Star Power i lecimy jeszcze raz z tematem. Dobra, rozwalamy sobie pierwszą skrzyneczkę. Po 690 bijemy na początku. Dajemy tą plamę i co z tą plamą? Teraz wystrzelę więcej kulek. Uwaga, strzelam. Okej, pierwsza kula poleciała większa, widzieliście to? Pierwsza kula atramentu była znacznie większa. Bonnie. O kurde, ta Bonnie może być za mocna. Padnę. Uśpiłem ją! Na chwilę uśpiłem ją! To jest! Nie trafiam, nie trafiam. Ale to był przypał, moi drodzy. Że ja jej nie porobiłem, ona miała sporo tych power cubesów. 3. Dobra, walczmy z nią. Pach, pach, pach. No i to jest, to jest! Zestunowałem ją! Patrzcie, jest zablokowana! I nara! Ale to będzie mocne. Dobra, dajmy jeszcze raz ten gadżet i ogarnijmy, o co tu chodzi. Rzucam gadżet. Leci kula. Jest tutaj moja rozlana farba, tak to nazwę. I ona obija przeciwników, tak jak eliksir Barleya. Dobra, znowu zostałem z pamką, tak? Muszę ją uśpić. Hop. Usypiam cię. Do spania. Raz, dwa, trzy. No! Mocno! Mocno się tym zademiarzem gra. Nawet jak ktoś ma 11 power cubesów, jesteś w stanie wygrać gierkę, więc sztosik. Chcę sobie jeszcze raz na spokojnie tego zademiarza sprawdzić w Star Parku. Z tym Star Powerem lecą moje 4 kulki. Widzicie? 4 kulki teraz atakują, nie 3 podstawowego ataku. Dajemy teraz ulti. Leci ulti pszczółka i stunuje oponenta. Jest ona tak fajnie przyklejona do niego. Teraz dajemy sobie atrament. Strzelmy atramentem. Poleciały 4 kulki. Wow. I ten damage jest naprawdę mega mocny. Teraz taka jeszcze ciekawostka. Czy jak mam nabite ulti i koło mnie moja przyjaciółka Kill lata, czy jak rzucę ulti, ona odleci od skina. Uwaga, rzucam ulti. Tak, nie ma jej wokół mnie. Nie, jest! Odleciała, ale jakby kolejna przyleciała. Ale dziwne. To ciekawostka. Myślałem, że tego nie zrobią. Raz, dwa, trzy. Tak, pojawia się kolejna. Myślałem, że po prostu znika na czas, kiedy działa Ultimate Attack. Ciekawostka.
Nowy chromatyczny zadymiarz jest naprawdę mega ciekawy. Cieszę się, że Supercell idzie w tym kierunku, że co aktualizację, czyli co miesiąc, wprowadza coś świeżego do gierki. Bo myślałem, że to będzie kolejny jakiś nudny zadymiarz, a naprawdę jest mega ciekawy, potrafi zblokować innych graczy, więc tutaj na pewno urozmaicie nam tę rozgrywkę. Ja nowego zadymiarza oczywiście od razu kupię, kiedy będę kupował 100 stopni karnetu zadymiarskiego, od razu w dzień aktualizacji. Więc wy też pamiętajcie, jeżeli będziecie coś kupowali, nie zapomnijcie skorzystać z kodu FARL. Wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w opisie i potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars, wtedy kod wam automatycznie się wpisze. Albo wystarczy, wejdziecie w sklep i zrobicie to manualnie. Na dzisiaj to było tyle. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Pixy Shop po przekozackie koszulki. Wszystkie linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!